26 listopada 2016 roku w Sejmie RP odbyło się pierwsze ogólnopolskie forum organizacji i ruchów wolnościowych. Impreza zgromadziła przedstawicieli wolnościowych stowarzyszeń, partii politycznych i instytucji pozarządowych. Jacek Wilk, Jakub Kulesza i Tomasz Jaskuła uchodzą za najbardziej wolnościowych posłów w Sejmie. To z ich inicjatywy sala kolumnowa zgromadziła kilkaset osób zainteresowanych losem i rozwojem myśli wolnościowej w polskim Sejmie i nie tylko w Sejmie. Paneliści, reprezentanci poszczególnych instytucji mogli wyrazić swoje opinie, podzielić się spostrzeżeniami na temat środowiska wolnościowego i zaproponować swoje pomysły na jego poszerzenie. Wśród rozmówców byli m.in. Marcin Chmielowski ze Stowarzyszenia Wolność i Przedsiębiorczość, Marek Kułakowski z Centrum Analiz Kolibra oraz Piotr Palutkiewicz z Instytutu Inicjatyw Gospodarczych i Konsumenckich Instigos. Po raz pierwszy w historii wręczono nagrodę Fryderyka Bastiada ufundowaną przez fundatorów Akademii Patriotów. Laureatem nagrody został Stanisław Michalkiewicz. Panu Stanisławowi podziękowano w ten sposób za nieustanny trud oraz wyjątkowo klarowną umiejętność tłumaczenia zjawisk geopolitycznych i społecznych, które są stałymi elementami jego publikacji, felietonów oraz wystąpień. Był oczywiście czas na kuluarowe rozmowy. Gazeta Myśl Konserwatywna była nieodzownym elementem spotkania. Całość konferencji podzielona była na trzy części, podczas których poruszono kwestie współpracy wszystkich organizacji, najbliższych wyborów i tego, w którą stronę zmierzają środowiska wolnościowe. Pomysłów jak zwykle dużo. Życzmy sobie, aby choć jeden skutecznie zjednoczył wszystkich, którzy zarazili się już wolnością i chcą przekazać ją dalej. W naszej redakcji udało się nagrać kilka wywiadów z panelistami, które będziecie mogli Państwo obejrzeć już niebawem. W imieniu całej redakcji dziękujemy organizatorom za zaproszenie.